Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie się udamy znowu do Niemiec, tak? Pamiętam, że mieliśmy kościół świętego Mikołaja odbudowywać, czytaj misję. Pamiętam, że sobie uprzątnąłem misuwę i teraz trzeba będzie odbudować. Śnieżek pada, no elegancko jest. Piękny. Dobrze. Idziemy zatem tutaj działać. Drewienka nam potrzebne są. Drewno. Drewno przybywaj. Okej. Ambona prawie gotowa. Możemy wejść na ambonę. Ej, serio? Takie mam to budować. Jaka lipa. Ambona. Dobra. Przypomniało mi się jakieś tam kazanie do Koryntian. Coś tam. Co to za minigierka jest? I co mam zrobić? Okej. Sukces? A co ja zrobiłem takiego? Nie mam pojęcia. Prostujemy, jest tak i biorę prawą strzałką do góry. Tak? Czy muszę trzymać długo? Bo nie wiem. Sukces. Brawo. Nie wiem. Bez sensu w ogóle to coś. O! To widzę, że cały czas się bawimy w poziomice. To tak wygląda, że trzeba po prostu przytrzymać przez jakiś czas i tyle. Sprawdzają, czy nie jestem pijany chyba. Ej, widzę, że będę musiał ten postawić, no. Wiecie co? Jak to się nazywa? Rusztowanie. Przecież tam nie dostanę się. O, panie, gdzie my tu mamy stół? A, tu jest. Zróbmy zatem podstawę rusztowania. Stwórz. I to drugie, stwórz. Chyba, że wystarczyłaby drabina. Zobaczmy. Wiecie, stara, dobra drabina. Stara, dobra drabina, dobra. Kurde, chodź tutaj. Cegły rzuciłem. Okej, ale wydaje mi się, że to będziemy dużo wyżej szli, ale na razie spoko. Dajmy radę, czy nie damy rady? Daliśmy. Okej, na szczęście już nie chcą wyżej nas męczyć. Drabino, chodź. My tutaj. W sumie niepotrzebna ta minigierka jest. Nic nie wnosi. Trzeba po prostu tam, nie wiem, z 2-3 sekundy wytrzymać i tyle. I co my tu mamy zrobić jeszcze? Tyle? Nic tu wyżej? Jaka lipa, panie. No tak. Teraz trzeba by tam pójść. Dzwon zawiesić pewnie. Jakoś. Pewnie zakładam, że tam byliśmy ostatnio, ale... Ej. Mam nadzieję, że mam surowce potrzebne. Bo się wkurzę, myślałem, że ktoś tu stoi. Nie wiem, że siedzi sobie tak w nosy, to tak idziesz po ciemku, a to taki kolo stoi. Bez głowy szczególnie. Dobra, co my tu mamy zrobić? Pewnie muszę drabinę podstawić. Niechaj tak będzie. No, dajesz Stefana. No wchodź. Drewno. Nie mam drewna. Nie mam drewna. Super. Co ja tak wyrzucam ciągle? Jak się podskakuje. Tak.
lećmy. Serio? Nie da się wyskoczyć? Czemu? No ja nie mogę. Widziałem, żeby wziąć więcej surowców, ale nie. Nie, drewno. Weźmy od razu wszystkiego po trochu. Nigdy nie wiadomo, co tam będzie potrzebne. Ale że się skoczyć nie da. Drogą powietrzną by było szybciej, no ale cóż. Nie, to nie. Gdzie to było? Tutaj, dobra. Czemu się? Jak się poskakuje? X-em. Dobra. Okej. Okay. Może tutaj też podskoczę? Może chociaż tutaj? O, załapało. Dobra. A teraz co chcesz? Metal. Metal, proszę bardzo. Jest i metal. I dzwon. Zadanie ukończone. Odbuduj brzegi kanału, napraw uszkodzony budynek. Zbuduj coś dobre, napraw pomost. Okej, okay, wzmocnij nabrzeże. Jeszcze nie posprzątałem? Okej. Okay. Okej. Okay. Ciekawe, czy jest jakiś achievement za to, że pociągnę za ten sznurek? Ulala, grubo. Wspomnienie ożyło. Ci niedobrzy alianscy piloci zbombardowali miasto, jak oni mogli. W końcu Trzecia Rzesza miała trwać wiecznie. Ej, szkoda, że cały czas jacyś tacy dyktatorzy się rodzą i ten... Każdy myśli, że jest lepszy od drugiego. Nawet w Polsce mamy takiego jednego. Dobra. Tutaj coś... Może zanim to wybuduję, weźmy ten... Tutaj miałem zeskoczyć chyba kiedyś. A, w sumie zacząłem tutaj sprzątać. Ty, Stefan. Lecisz młotkiem. Młotek w dłoń i lecimy, Stefan. Ciekawe, czy nie dałoby się tutaj tym spychaczem wjechać. By było chyba najlepiej. Zasieki, proszę państwa, zasieki. Kolejne ten. Okej, okay, tutaj zamurujemy zaraz. Okej. Okay. Jak ja wtedy poszedłem, że tego nie ruszałem? Ja nie znaję. Dobra, łopata w... Aha. Pewnie nie zbiorę, bo jestem pełen, ale zobaczymy. No tak, oczywiście. Za mało miejsca. Skąd wiedziałem? Nazbierałem surowców, bo przecież ten... Coś tam robiliśmy, a teraz się nagle okazuje, że mam ich za dużo. Spróbujmy zebrać, co możemy. I budujmy. Jak to się strzelało? Tak. Co ty chcesz tutaj? A niszczyć trzeba. Okej. Okay. I mamy drewienko. Super. Dobra. O, przynajmniej gruzu poleci trochę. Tutaj deski, okej. Okay. Serio? Tak deski lecą? Drewno. To elegancko. Łopata w łapę i lecimy. Drewienko pozbierane. Tu chyba nic nie ma ciekawego. Dobra, gruzy. Ej, cegłóweczki, proszę bardzo. Ej, to tak... Aha, dobra. Te
teraz jeszcze drewno. Na wypasie widzę. Ej, to nie koniec. Tak, teraz będziemy to, dobra. A serio, to z gruzu poszło? Nie, podoba mi się. Niektóre te odbudowywania na serio mi się podobają. Niektóre są tak powtarzalne, że szkoda gadać, ale niektóre mi się podobają. O. Coś tu jeszcze możemy załatać, gruzem możemy. Panie. Chętnie się pozbędę gruzu. Nie ma jakichś rur do naprawy, cokolwiek. Szkoda, że tych dziur w chodniku nie pokazuje. No akurat tu nie ma, ale ogólnie to nie pokazuje. Słabe to. Moim zdaniem. Dobra, czyli tak. Niszczymy to. Okej. Kolejne. Zniszczone. A rower? Nie da się zniszczyć? O! Zabłądziłem jak zawsze. Ale zróbmy te schody. Niech Niemiec sobie nóg nie połamie czasem. Wiecie jak jest? Albo nie wiecie. Któż to tam wie? Co my wiemy, a czego wy nie wiecie. dobra, zbierz te drewienko. Okej. Okay. Ile mi ten znajdziek brakuje? Jednego znajdźka. Jednego znajdźka mi brakuje. To się nie da wejść? Możemy na górę. No to jest, powiem wam, szansa, że jak wejdziemy na górę, że coś tam znajdziemy brakującego do kompletu. Przypuszczam, że nie po to się tyle męczymy, żeby tam wejść, żeby tam nic nie było. Takie moje zdanie jest. A czy tak będzie? Przekonamy się niebawem. Za chwileczkę, już za momencik, zaraz będziemy wiedzieć. To prawie ten. Serio? Możemy wejść? Dzień dobry. Guten Tag. Wniemanie. Хорошо. Что такое? Achtung. Wniemanie. No, to jeżeli tu nic nie będzie, znajdźki, to nie nazywam się Romualdes. No, na razie tu się tak zapowiada. Że tu nic nie ma. Co tu dają? Panie. Nie no, nic nie widzę. Żeby to było do podniesienia. Szkatułka, ale to się nie da. To może chociaż tutaj coś? Jakieś radyjko. Jakiś Beethoven, Bach albo coś. Na pewno coś niemieckiego. Ale czy to była znajdźka ostatnia? Nie. Kurde. O, może tutaj. Jest. I mamy komplet, proszę państwa. Tylko co ja znalazłem? Zaraz to było. Analiza nalotu, to nie kojarzę. Kartki na jedzenie, wniosek. Wniosek? To nie to. Może to? W związku z trwającym programem denazyfikacji każdy dorosły mieszkaniec narodowości niemieckiej jest zobowiązany do wzięcia udziału w seansie filmu nagranego przez wojska alianckie podczas wyzwalania obozu koncentracyjnego dzielnicy Neuengamme. Pokazy odbywają się każdego wieczoru o 7, a po nich możliwe jest uzyskanie certyfikatu udziału. Nieposiadanie ważnego certyfikatu może być wiązać z ograniczeniami swobód i przywilejów. No, to tak niefajnie, że wymszali.
do oglądania. Przynajmniej naród niemiecki widział, do czego się przyczynił, nie? Ale to takie wymuszanie. Dobra. Idziemy wyżej zatem. Zobacz. Barierki, nie barierki. Mam nadzieję, że to się zalicza do jakiegoś punktu. Na prosto uszkodzony budynek. O! To może o to chodzi. Dobra. Naprawiamy uszkodzony budynek. Co prawda ten mostek robiłem czy coś, no ale wiecie jak jest. Trzeba, no cóż. Zawsze coś mnie odciągnie, ale ogólnie co się odwlecze, to nie ucieszę, no to wiadomo. Jeszcze jedno piętro? Kurde. Ile tego? No w sumie, co tu się dziwić, naprawiłem 45 ze 136. Więc jeszcze tutaj trochę nas czeka roboty. To możemy uwalić. O, tu już nie możemy wejść. Może to i dobrze. Ciekaw jestem, czemu tak akurat te schody są połamane. Jakby jakaś Helga schodziła. O, co za dużo ważyła. Cóż to tam wie. Ej, a jak ja będę musiał to pomalować wszystko? Nieźle, nieźle. Ale przynajmniej coś nowego. Jeszcze chyba schodów nie naprawiałem. Dobra, Bach się skończył, czy co tam, Mozart, czy co tam leciało. Przypuszczam, że na pewno coś niemieckiego, ale niestety kawałek mi znajomy, ale się nie znam. Przez ściany możemy zbierać. I co to za kocia muzyka teraz? Dzień dobry. To ja. To pewnie tą ścianę trzeba będzie naprawić. Dobra. Pewnie tak. Czy ja mogę tu przejść? Zobaczmy, co tu dają. Ale wyrko. Panie. Ja mam lęk wysokości. Co to za muzyka? Jakieś duchy tu łażą? Dobra, zanim tą ścianę naprawię, zajrzę tam na górę. Bo coś tutaj brzdąka za bardzo. Na górze. Ojoj, cały dach trzeba naprawić? Panie. Dobrze, że drewna zużyłem. Już muzyka ucichła. Już coś się dzieje. Zbierz. Serio? To się zbiera tak? Ile mam tego drewna? W sumie ten drewno możemy wyrzucać tak naprawdę. Znaczy wszystko możemy wyrzucić, co mi się zdarza ostatnio nader często. I ten. I podnieść jak nam zabraknie, nie? Na przykład. Sądząc po tym, co teraz robię, to chyba będziemy dużo drewna zużywać. I po co ja to zniszczyłem? Drewna jeszcze może coś wezmę. Nie za dużo. Okej. To pewnie na dół poleci. Piękne. O, może ten robimy jakieś okienka robimy, nie wiem. Co my tu robimy? Ja nie spadnę na dół? Nie. Już mam za dużo drewna. No przydałoby się umiejętność może ten. Już budowania tego, co? Dobra, bo tu możemy zrobić coś takiego, czyli jak ja to robiłem X-em. B, A. No fajnie, że ten. Mogłem to wyrzucić, a teraz już nie mogę. A, bo młotek trzymam. Brawo ja.
teraz możemy te deski podnieść na przykład, żeby nam nie przeszkadzały. To pewnie trzeba to zebrać. Tego nie? A, może żeby ten to... To muszę ścianę najpierw postawić. Ta. Ciekawe, czy mnie YouTube skroi za tą muzykę, no ale to raczej jest muzyka... Chyba nie ma monetyzacji na taką... Na tego typu muzykę. No, należy do zasobów światowych. Chyba. Cegła. Ojoj, już myślałem, że będziemy cegła po cegle rzucać. Ale na szczęście, jak widać, cegła i od razu jest ściana. Jednocześnie się tapeta. No, przed chwilą to usuwaliśmy, żeby teraz wsadzić. Spoko. Spoczko. Drewienko tam na górze leży, zaraz po nie pójdę. To jeszcze 15-14 desek mi zostało. Za mało surowców. No i gitarka, no idziemy. Na górę. Proszę bardzo. Kawałek deski tutaj leżało. Żyć, nie umierać. Dobra. Weźmy ile możemy. I pyk. Kuś, od razu samą podłogę zrobiliśmy? Okej. Zdecydowanie znajomy mi kawałek. Ale że nigdy nie miałem pamięci do muzyki, a już na pewno muzyki poważnej. To nawet nie będę zgadywał. Ale chyba ten Chopina bym pamiętał. Na przykład sonatę księżycową, czy jakoś tak pamiętałbym, dlatego że w Resident Evil 1 się grało sonatę księżycową. Japończycy po prostu kochają Chopina. I niemiecki język też. Pokrycie dachu. Wytwórz lub kup. No weź, nawet nie żartuj. Muszę iść, dach kupić. Ale lipa, Lipton panie, no Lipton. Wejdź. Stolik był gdzieś... Gdzie był stolik? Kurka wodna. Attention all German citizens. Curfew extends from 8 p.m. to 5 a.m. unless you are otherwise authorized. Violators will be subject to interrogation and detained where necessary. Remember, it is your duty to inform the administration of the occupation zone about any signs of Nazi partisans' activity. By working together, we will tear off the werewolf's head. Tak. Dobra, tak już mi się zeszło tutaj, to wracam z powrotem na stare śmieci. Tam trzeba pamiętać, żeby dach zrobić. Jak to mówią? Co się uwlecze, to nie uciecze. Gruz, dobra. Mamy trochę gruz. O, gruz tutaj, serio? Okej. Tutaj deski. O, serio? Drewienka. Gruz. Okej. Gruz. Dobra, mamy gruz. Czy mielibyśmy nie mieć gruzu, panie? O, cegły. Cegły też mamy. Drewna nie mamy za bardzo.
tak na wykończeniu troszeczkę. Gruz, dobra. Cegły. Cegły miałeś wziąć, dziękuję. Weźmy drewno. Gruz, dobra. Okej. Okay. To teraz jeszcze tylko szkodzony budynek został. Zbuduj coś na wybrzeżu. Zbuduj coś na wybrzeżu. A czemu tutaj ten? Nie ma. Serio? Nie ma? Okej. A tu jest to coś. Się bałem, że nie wejdę. Ile tego dachu? W teorii. Z 4 chyba. 4? Tylko gdzie to może być? W innych? Jak to się idzie na dół? Zobaczmy inne. Markiza. A ja czegoś takiego nie musiałem stworzyć? Materiały budowlane. Pokrycie dachu. O, to. Zrobię 4. Dobra. Ale słabo tak ten, że ten... To katedry tylko tyle? Zaraz zobaczymy, co z tą farbą trzeba będzie tu zrobić. Na razie to śmigamy na górę. Zrobić dach. Posłuchać muzyki poważnej. Tylko pytanie. Drewna nie mam. Super. Zrobię ten dach, a potem nie będę miał ten. Drewna. Pewnie się przyda jeszcze. O nie. To jeszcze 2 kawałków mi brakuje. Co za niefart. Co za niefart. No złaś. Oczywiście między schodami nie da się przeskoczyć, no bo... Czy bym się zabił i co by było? Czy tam zabiła, bo to przecież tam... Niemką gramy. Idę tutaj. Obraziłem się. Tylko, że tu pewnie desek potrzeba, których nie mam. A cegłówki? Trochę mam cegłówek. Ale tam dużo cegłówek leży. A i to się chyba coś tu robiło. Tylko chyba to się łódką przepływało, nie wiem. Bo ja tu nie doskoczę, tak żeby się nie zabić. Dobra, idę po deski. Ej, deski, deski, dobra, weź deski. Deski, okej. Serio? Odłożyłem te, co miałem, a... Szkoda gadać. Weź, tak, weź. W sumie... Mógłbym odłożyć... cegłówki. I zabrać się z tego molo, pomostu, nie wiem co to jest. I tak będę tu szedł do tej łódki. I tak, ale... Ile tych cegieł? Co ja tu będę jeszcze budował? A, tak, tam jakiś budynek jeszcze. Trzeba będzie zbudować. A co to? Zakończ. Aha. Super. I tak? Już zrobiłem? Zbuduj coś na wybrzeżu, napraw pomost. Okej, wzmocnij. Nabrzeże. To chyba tu wzmacniam teraz. Okej, sukces. Trafiałem. Młotkiem w ten, dobra, czyli... Okej. Hej,
pytanie podstawowe. Jak to naprawić? Gro, powiedz mi. Na serio chyba muszę ten... jakoś do tej łódki się dostać. Użyj. Wiosłuj do tyłu. Włącz tryb zręcznościowy. A! One chłopaki wymyślili normalnie? Ciekawe, po co tam drabina jest. Skąd ja mam wiedzieć, jak to się pływa? Z prawej to się w lewo leci, tak? Ciekawe... po co ten... tutaj te... nie wiem, to drabina jest? Ale wszystkie znajdźki znalazłem chyba. Widzę, że ja pływać nie potrafię. Tego się tu nie naprawia na przykład? Z jakiegoś powodu? Tylko pytanie, jak mam to naprawić? Opuść pojazd. Zobaczmy. Nie, chyba nie muszę tego naprawiać. Bo bym się chyba świeciło, nie? Dobra, użyj. Płyń naprzód. Przygodo, hej ho. I to mi się przypomniało, że miałem nagrać przynajmniej jeden odcinek rzutu okiem na grę, która się nazywa Skull and Bones. Dobra. Nie no, ja rozumiem zamierzenia twórców, ale niektóre rzeczy to się chyba nie sprawdzają. Tak na moje przeczucie. Znaczy no na pewno fajne rozmaicenie, ale... bez przesady. Teraz podpływaj do tego. Jak wiosło jest po lewej i biorę do przodu, to skręcamy w prawo, tak? Jak chcę teraz wykręcić, to biorę z lewej i do tyłu, tak? Proszę bardzo. Ja się nauczę wszystkiego. Chyba. Okej. Tylko tu się chyba nie da wpłynąć. Super. Fantastycznie mi idzie. Panie kochany, fantastycznie. Dobra, jak już się obracam w tą stronę, to... włącz tryb zręcznościowy. Tryb zręcznościowy. Szczerze, że zaczyna mnie to troszeczkę irytować. A tak troszeczkę, troszunio. Dobra, rozumiem, że już dalej nie ten. Brawo. I co? Gdzie jest łódka? Jak na łódkę trafię teraz? Czy tak się zapytam? Dobra, zabraliśmy chyba drewno. Bez sensu. Okej, młotkiem. Brawo. Super. Bardzo mi się ten motyw podoba.
teraz co tutaj musimy mieć, tak? Brawo. A, zaraz, może pójdę zagadam z kolegą, to mi zagwizdzę na łódkę. No, super, no. Jak ja to naprawię, jak ja tam nie doskoczę. Okej, jakoś tak. Metalu za dużo mam. Ej, motek, chodź tutaj. Metal. Dobra. Tak, leć, Stefan. Okej. No serio. Jakiś murzył i wymurzył. Mogliby chociaż powiedzieć, co zrobić, jak... Łódka ucieknie. Nie no, to przecież jest ten żarcik jakiś. Może mam skakać po tym? I co? Ja nie dam rady. Ale beznadziejne to jest. Beznadzieja. Chyba, że da się jakoś tą łódkę zawołać, nie mam pojęcia. Ale ogólnie słabe w ogóle bardzo słabe to jest. Ogólnie jestem na nie. Szczególnie, że nie mam pojęcia, jak tym się steruje. W lewo to w prawo to w lewo. No, jak na wodzie, to wiem. Pływało się kajakiem kiedyś. Serio. Dobra, gdzieś płyniemy. Zawsze coś. Teraz pewnie trzeba od drugiej strony. Masakra. Nie, ja toś... Jeszcze chciałbym ten element łódkowy skończyć. Strasznie mnie to nuży. Na serio. Się nie z tej strony. Okej. Ja nie mogę, ja wybuchnę zaraz. Na serio. Masakra. Jak zobaczę jeszcze na jakiejś mapie łódkę, to nie wiem co. Dobra. Ale słabe. Bardzo słabe to było. No chyba, że tam się dało ten tryb zręcznościowy wyłączyć, czy coś. I było lepiej, ale... No masakra. Okej.
Uf, wracamy do uszkodzonego budynku, cegłówki mamy fulla. Dobra. Dwa elementy dachu, z tego co pamiętam, trzeba zrobić. I nie wiem, coś z farbą porobić chyba. Tutaj. Materiały budowlane, pokrycie dachu. Raz, dwa. Co tam pani? I teraz zasuwaj na czwarte piętro. Bo tak. Tutaj? Nie, wyżej. Okej. Okej. Oczywiście, że kontynuujemy. Tylko pytanie, co ona tam chciała z tą farbą białą? Z tą farbą ogólnie. Zobaczmy jeszcze raz. Użyj. Ale to co? Aha, tak? Wałek. A koloru nie wybieramy? Ej, nie róbcie sobie jąder, że ja to będę tak malował. Pewnie trzeba będzie rusztowanie postawić, żeby wyżej wejść. No ale masakra, dokładnie. Już mi się zaczęło malować wyżej. Ale sobie wymyślili? Normalnie house flipper się robi. Super, kolor zielony, kolor spokoju. Jak to ten nauczyciel na praktykach kiedyś się pytał, dlaczego to karki są, czy to maszyny są koloru zielonego. To prawidłowa odpowiedź według niego była, żeby ten relaksowała. A tak naprawdę to nie wiem czemu. Okej, przynajmniej to tyle dobrze, że nie trzeba. Ale tak, no ale tą ścianę na pewno trzeba też tę. Czy nie? Nie, dobra. Stawiaj zatem Szczepana gdzieś. Tak, niech będzie na razie. Dobra. Serio? Na samą górę muszę dojść. Będziemy mogli przez okno zaglądać. Może coś tam zobaczymy? Ale coś... Mam jakieś takie przeczucie, że w środku też będziemy musieli wymalować. Te ściany. Jakieś takie mam dziwne przeczucie. Okej. Poskocz. Tamta ściana się wymalowała, ta nie chce. O, dobra, złapało. Super, dobra. No tutaj chyba już tak łatwo nie pójdzie. Dobra, i tak trzeba kolejne rusztowanie dobudować. Okej, lecimy. Aha, i tak zapomniałem jeszcze o tym narożniku całym. O tym. Jak żeby inaczej. Geronimo. No, muszę stwierdzić z stanowczością, że dzisiaj mnie trochę ta gra zaczyna ten irritation robić.
tak troszeczkę tak. Z tym malowaniem szczególnie. Nie no, będę musiał iść po ten. Kolejne aresztowanie zrobić. Niesamowite. Gdyż ponieważ nie sięgam. No tutaj będę musiał na pewno aresztowanie przestawić. Okej, zrobiło się, dobra. Maluj, Stefan, maluj. Czy tam Helga, nie wiem. Kobietą gramy przecież, kurde. Dajesz, już jest ładnie, no. Aha. O, załapało. Siur. Bardzo dobrze. Dobra. Zaraz wykonam lot koszący. Na dół. Dobra, załapało. Elegancko. Dobrze, że w tej grze nie można się zabić spadając na przykład. Można powiedzieć, że taka bezkrwawa ta gra. 37 minuta. To chyba, kurde, dzisiaj nie skończę tego. Jak tak dalej pójdzie. A szkoda, wypadało. Można by to skończyć. No, dobra. Zbuduj coś, udekoruj obszar. Dobra, jest szansa, że to skończymy. Bo widzę, że w środku nie musimy malować, tak? No przynajmniej muzyka jest fajna. Dobra, co tu wybudujemy? Zatem zacznij budować. Pałac fontanną, plac fontanną. Kawiarnia na... Okej, okay. Kamienica. Kamienicę kolejną wybudować? Czy kawiarnię? Najłatwiej by było plac fontanną. Ej, kawiarnia. Kawiarnia, no przychodzi mi do głowy, że fajnie by było kawiarnię zrobić. Ale czuję, że kamienica też by była niezłym wyzwaniem. Kolejna. Dobra. Co tam będziemy sobie ten ułatwiać? Tylko... Co jest? Czemu nie możemy budować? W sensie, że co? Aha! RT się wciska. Super. Gruz. A spory te teren tej kamienicy. Chociaż kamienica, jak widać, taka skromna. Tutaj tylko. Dobra. Cegłóweczki. Trzeba będzie tam pójść zaraz do kolegi po te cegłówki. Lecisz, Adam, lecisz. Okej. Tu już jak widać nie mogę wejść. Mam nadzieję, że... Nie no, nie starczy mi tych cegieł chyba. Ale przednia zabawa dzisiaj. No to właśnie jest budowanie typu takiego trochę bardziej dokładnego. I oczywiście ten... Kurde, no źle poszedłem.
Trzebaś po te cegłówki. Marki dokładne. Co zaczyna mnie irytować. A jak ten, to płacze, że bardzo ogólnikowo się wszystko robi, nie? Taki typowy Polak ze mnie. Jak coś to... O, fajnie by było bardziej dokładniej budować. A jak zaczynam budować cegłę po cegle, to... O, nuży mnie to. Nie no, ogólnie to jest w miarę spoko, tylko te kamienica mnie wymęczyła. To całe malowanie. Poza tym mogłem na przykład kawiarnię wybudować. Przepraszam, że kawiarnia by była łatwiejsza. Chyba. W sumie ta kamienica nie jest jakaś za duża. Spodziewałem się, że będzie na całej tej powierzchni, co teraz. A, ale to w sumie będzie można jakieś drzewka zasadzić, te sprawy. Czyli ten jakby końcowy wystrój. Dobra. 20 cegieł już nie mam więcej, dobra. Super. Zaraz mi się cegły skończą, to będzie smutek wielki. Nie, dobrze, wyszedłem. Nie, źle, kurde no. Tą bramą trzeba. I to chyba zabiorę już ostatnie cegły z tego miejsca. Okej. Okay. Żeśmy zabrali wszystko. 113 cegieł. To na dwie ściany mi starczy? Chyba jedna ściana... Zabiera 20 cegieł chyba? Tak. A nie, całe piętro się zrobiło. No dobra. Dobre i to. Cudownie. A to? Ten łuk trójfalny, to co tu się wstawia? Tradycyjnie weźmy z podskoku. To tylko podstawy się robiło upierdliwie słabo. Ale chyba już nie mam cegieł. Mamy jakieś cegły? Mamy. Dobra. Rusztowanko, bo nie wejdę. Gdzie pominąłem coś? To? Okej. Okay. A, i tutaj. Ja chciałem kolejne piętro budować. Taki kozak ze mnie, nie? Trzeba z tym rusztowaniem teraz śmigać. Chociaż nie no, rusztowanie. Tak pomyślałem, że może cegły wezmę. Drabinę. O kurde, mogłem spróbować. Ale nie. Nie spróbowałem. Dobra. Ciekawe jak tu... Aha, wszedłem, dobra. Da się zrobić drabinę na drabinie? Chyba da. Elegancko. Chyba. Aha, wyżej się nie da, bo muszę najpierw te niżej. Aj, mistrz rusztowań ze mnie będzie zaraz. Dobra, zobaczmy.
Dobra. A tutaj co potrzeba? Desek. Jak? Całość od razu poszła? Chyba ta. Dobra i to. Nie no, ładna kamisa. A zdolny jestem. A tutaj co? Cegłówki? Też. Przypadkowo nie mam cegłówek. A na szczęście są niedaleko. I? A to co? Serio? Będziemy poskakiwać? Ciekawe, czy można by było rusztowanie zrobić i wejść tam na górę. Dobry ten ceglarz to dwa te robi naraz. Albo widzę, że nawet jest szansa, żeby trzy zrobić. Ale to chyba nie ja. Nie, zrobiłem trzy. O, cztery nawet, proszę bardzo. Okej. Co jeszcze? To pewnie. Gruz. Ja tego nie robiłem ostatnio. Okej. No i co jeszcze brakuje? Okej. Czyli teraz tylko udekorować obszar. Krzesła, stoły, pomniki, roślinność. Okej. Dobra, może się uda dzisiaj to zrobić. Zapomniałem. Zapomniałem, że można sobie to chyba przypiąć jakoś, czy nie? A, z prawej strony. Ja to jednak jestem. Krzesła i stoły, pomniki. Spróbujmy pomniki zrobić. Figura świętego numer 1, świętego 2. Posąg świętego. Posąg Marii. Zobaczmy. Jak? Ale serio? Tutaj? A nie, zaraz. Chciałem obrócić. I to może tu stanąć? Okej. Nie wiem, dziwnie. Ale akurat jeden zabiera 25. To bym bardziej ten w kościele postawił, no ale dobra. Nie mi o tym rozsądzać. Sobie przestawiam później. No muszę przyznać, że lipnie to wygląda. I ostatni posąg, proszę państwa. Stówka jest. No elegancko. Zasadniczo tylko niestety Święta Maria mi tu nie pasuje. Bardziej bym w kościele ją postawił. No ale dobra. Roślinność, krzesła i stoły. Krzesła i stoły. Krzesła i stoły. Może to w kościele postawmy? Może.
Kurde. Nie w tą stronę, Stefan. Okej. Zalicza mi? Zalicza. Nie wiem, to też takie bez sensu jest. Ale w sumie jeszcze to robię, żeby to tylko zrobić. W ogóle... chore pomysły tutaj. Zupełnie inaczej bym to zrobił, no ale... już nie wnikam, skoro zalicza, to niech zalicza. Nie będę wnikał. Kościół bez dachu. Ale ławki będzie miał. Proszę bardzo. Teraz roślinność. To w sumie zasadniczo teoretycznie. No i tak nie miałbym gdzie tego posągu postawić. Nie, beznadziejna. Roślinność. Róbmy tą roślinność. Może takie drzewa trzeba zrobić. Jesion. Myślałem, że fikuśny w kształcie kuli. Dajmy na początek 5, zobaczmy. Tutaj też raczej mi się to wydaje bez sensu. Ale tak jak mówię, to se poprzestawiają. Jedno drzewo daje 17, okej. Nie za dużo. Okej. Albo i nie okej. Gdzie tu można drzewko postawić? Ten plac od tak... nie wiem. Ja to czasami za dużo kombinuję. Proszę bardzo. Jest drzewko, jest. Jeszcze z 3 drzewka by się przydało i zamykamy stąd. Ogólnie zapowiadała się... znaczy tak, no. Kamisa nomen omen wyszła spoko. To też. Ale ta odbudowa kościoła... nie wiem, co my tyle, że dzwon zawiesiliśmy. Jakbyśmy całość odbudowali, o to by było fajne. Bym pewnie musiał to w 10 odcinków zrobić, ale... ale by był gites. A tak... co to jest? Dobra, mamy wszystko zaliczone. Nie wiem, tak średnio jestem zadowolony z tego, co dokonałem, ale przynajmniej wszystkie znajdźki znaleźliśmy. Wszystkie zadania spełniliśmy, dobra. Zagadajmy jeszcze ze starszą. Dobra. Zadbajmy zatem, kończmy. Zakończ. Przed... i będzie po. Ciekawe, czy to była jakaś znajdźka do znalezienia. Kurde, to był pierdolnik, znaczy tak powiem, brzydko w tym kościele. Ej! Tyle desek zostawiłem? Ale lipa. Dobrze, że za to nie każą jakoś specjalnie. Ale na tym mostku zostawiłem tyle towaru. Szkoda gadać. Dobra, zobaczymy zajawkę, gdzie teraz się wybierzemy się. Okej. I teraz będzie most Ludendorfa, kuźde. Podczas wojny Amerykanie zdobyli ten most, aby przemieścić swoje oddziały na drugą stronę Renu. Został zniszczony po kilku dniach, ale już zdążył spełnić swoje zadanie. Później w pobliżu Remagen były obozy dla niemieckich jeńców wojennych.
Może tutaj można znaleźć jakiś ślad Andreasa. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to wygląda. Jakiś elektor będzie? I learned about the American camps for German prisoners of war located on the Rhine Plains called Golden Mile. They held hundreds of thousands of soldiers there, and my Andreas could have been among them. Not far from the Golden Mile is the town of Remagen, with the ruins of the Ludendorff Bridge. When the Allied forces reached the Rhine, all bridges but this one had been blown up. They captured and held the bridge for 10 days, after which the Wehrmacht finally managed to destroy it. However, by this time, the proper Rhine crossing had already been established. During the Battle of Remagen, the town suffered massive damage. As Trümmerfrau, I must help with rebuilding, and as a wife, I must find out if Andreas was a prisoner in the nearby Golden Mile camp. Okej. Okay. Wygląda dosyć sporawo ta mapa. Rozejrzyjmy się na szybko. Podczas inwazji na Niemcy most Ludendorffa był ostatnią nadzieją aliantów na gładkie przekroczenie rzeki Ren. Jego zdobycie 17 marca 1945 zostało krzyknięte cudem z Remagen, gdyż amerykańscy żołnierze zdobyli most zaledwie kilka minut przed planowanym wysadzeniem go w powietrze. Po stanowieniu przeprawy most był ciągle atakowany i bombardowany, ale runął dopiero 10 dni po cudownym zdobyciu, zupełnie spełniwszy swoje zadanie. Most nigdy nie został odbudowany, dzisiaj możemy zobaczyć jedynie jego wieżę, odwiedzając Remagen. Okej. Remagen. Zobaczmy, co tu mamy. Ulepszenia mamy. Może skorzystajmy z ulepszeń. W sumie malowanie się przydało. Dobra. Początkowe fundusze. No i tyle. Porozmawiaj z Trümmerfrau. Znajdź informacje o Andreasie, zaoferuj pomoc wdowie. Okej, okay. Dobra. Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejne zapraszam na pewno w kolejny wtorek o 18 chyba. Przynajmniej się tak postaram. Raczej między odcinkami, między tym kolejnym wtorkiem raczej bym się nie spodziewał, ale któż wie, może coś się uda zdziałać, ale nie obiecuję. Raczej nastawmy się po prostu na wtorek na godzinę 18 albo 14, już nie pamiętam w rozkładzie jazdy, ale chyba 18 ten odcinek ma być. No nic, dzięki jeszcze raz. Hej.